Często dostaję od Was pytania, jak zamieszkać w Stanach Zjednoczonych. Sposobów jest kilka, każdy zupełnie inny, dlatego dziś wraz z Marcinem postaramy się Wam nieco przybliżyć temat. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli film Wam się spodoba, a jeśli coś będzie niejasne, piszcie w komentarzach. Zapraszamy do oglądania. Obywatele Polski, w przeciwieństwie do obywateli większości krajów Unii Europejskiej, aby wyruszyć do USA, potrzebują wizy. Jaką musimy mieć zatem wizę, aby wyjechać do Stanów? To już zależy od naszego celu. Można ją uzyskać na pobyt czasowy, turystyczną, studencką, służbową lub wizę na pobyt stały, gdy zamierzacie tam zamieszkać. Wizę turystyczną uzyskasz, gdy spełnisz odpowiednie kryteria, jednak jest ona tylko na określony czas w celach turystycznych i należy jeszcze wnieść odpowiednią opłatę $160. A co z imigracyjną? Można ją dostać na przykład dzięki założeniu firmy lub wzięciu ślubu z osobą, która ma obywatelstwo amerykańskie. Osoba przebywająca na tej wizie będzie mogła legalnie pracować, ubezpieczyć się, pobrać dofinansowania oraz mieć przywileje prawie takie same jak każdy obywatel USA. Obywatele innych krajów rozpoczynający naukę w Stanach Zjednoczonych są naprawdę mile widziani. Aby starać się o wizę studencką, najpierw musicie zostać przyjęci do danej uczelni lub szkoły średniej. Nie można jednak starać się o wizę w celu uczęszczania do szkoły podstawowej lub programu edukacyjnego finansowanego z pieniędzy publicznych. Możecie też uzyskać wizę, zapisując się na wymianę między szkołami. Jeszcze innym przypadkiem jest wiza pracownicza. Jednak uzyskanie jej zależy już od naszego pracodawcy oraz oczywiście urzędu imigracyjnego. Istnieje też możliwość dla ludzi chcących zamieszkać na dłużej, czyli zielona karta. Aby ją uzyskać, należy mieć wizę imigracyjną. Przy wjeździe na teren USA dostaje się możliwość pobytu przez 12 miesięcy. W tym czasie rezydent otrzyma plastikową kartę, ważną przez okres 2 lat, a następnie na 10 lat w przypadku małżeństwa. Zieloną kartę można też dostać, gdy się wygra na loterii wizowej. Jest ona organizowana każdego roku na drodze losowania. Wtedy nie ma żadnego okresu próbnego, a zielona karta jest od początku ważna przez okres 10 lat. Karta stałego pobytu, czyli właśnie zielona, jest zatem skierowana do osób mających ambicje zostać stałym obywatelem Stanów, a nie będących w stanie otrzymać obywatelstwa. Posiadanie jej wiąże się z pewnymi ustępstwami. Osoba posiadająca ją nie może dla przykładu opuścić Stanów Zjednoczonych na okres dłuższy niż rok. Gdy już spełnimy warunki na dłuższy pobyt, nasuwa się pytanie, jak zostać pełnoprawnym obywatelem USA? Może nim zostać każdy mieszkający 5 lat, kto spędził w tym czasie 30 miesięcy w kraju, lub mieszkający 3 lata, gdy posiada współmałżonka, odpowiednio spędzając co najmniej 18 miesięcy w kraju. Aby już być obywatelem, należy zdać odpowiedni test i posiadać ważną wizę imigracyjną lub też zieloną kartę. Oczywiście wszystkie te sposoby są legalną drogą do Ameryki, jednak jeśli chcecie film o nielegalnych sposobach, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Wbijajcie też na kanał Marcina, który przygotował cały dzisiejszy odcinek, dlatego warto zostawić mu subskrypcję. Na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie, im więcej łapek w górę, tym szybciej zrobimy film o nielegalnej drodze do Ameryki. Tymczasem ja jestem Daniel, trzymajcie się, no i cześć. Dzięki za oglądanie i pamiętajcie, aby zasubskrybować też kanał Daniela.